postanowienia noworoczne. Kto z nas ich nie składał, tych obietnic na początku roku? I kto z nas ich nie dotrzymał, albo kto z nas je dotrzymał pod koniec roku? Iza, szczerze, czy robisz postanowienia noworoczne? Masz już listę? Wiesz, że to jest bardzo fajne pytanie, bo ja nie robię postanowień noworocznych. U mnie postanowienia pojawiają się na bieżąco. To znaczy w miarę potrzeby, jeżeli coś sobie postanowię, to po prostu to realizuję. Nie ma czegoś takiego, że zwlekam z podjęciem pewnej decyzji po to, żeby ją wprowadzić w życie za jakiś czas. A trochę z postanowieniami noworocznymi to tak jest, że czekam i nic nie robię, będę chudnąć od stycznia, to właściwie to do grudnia nic z tym nie zrobię, ponieważ ta magiczna data powoduje, że nagle mam się w jakiś magiczny sposób zmienić. U mnie to tak nie działa. Po prostu jeżeli podejmuję decyzję co do czegoś, to potem konsekwentnie to realizuję. A masz na przykład tak, że od poniedziałku, od jakiegoś nowego miesiąca, czy w ogóle jakby, tak jak mówisz, po prostu podejmujesz decyzję i działasz? Nie. To znaczy, jeżeli sobie coś zaplanuję, to robię to tu i teraz. I to jest trochę złudne, dlatego że często mam wiele projektów, które są prowadzone jednocześnie, ponieważ nie potrafię czekać. Jestem niecierpliwa, więc jeżeli pojawia mi się jakiś pomysł, to od razu bardzo spontanicznie chwytam za telefony i próbuję jak najszybciej doprowadzić do realizacji tego, nazwijmy to postanowienia, no bo to w sumie o tym rozmawiamy teraz. Okej. Zastanawiam się, jak ja mam. Bo ja chyba też nie mam takich postanowień noworocznych. Kiedyś robiłam, ale nie pamiętam w ogóle tego momentu jako takiego kluczowego, więc chyba nie był to dobry pomysł. Przynajmniej nie realizowałam bardzo tych postanowień. Ja też mam tak jak ty trochę, że może teraz już trochę inaczej działam, bo kiedyś faktycznie miałam tak, że co sobie wymyśliłam, to realizowałam i byłam jakby otoczona swoimi pomysłami, wręcz przytłoczona czasem. Teraz mam tak, że tak strategicznie też staram się podchodzić do tych tematów i wybieram sobie kilka realizacji, sprawdzam, które z nich są dobre, a potem wybieram te, które są być może dla mnie najważniejsze, albo najciekawsze, albo w jakiś sposób no, mi dają jakąś tam satysfakcję. Nie zawsze muszą być, nie musi być to zawsze finansowa satysfakcja. Ale z drugiej strony myślę sobie, czy robiłam coś pod koniec jakiegoś roku, żeby coś od nowego roku zacząć. I miałam taki moment kiedyś, dwa razy w zasadzie, dwa lata tak pod rząd zrobiłam, że malowałam sobie mapę marzeń. Ja ci właśnie o to chciałam zapytać. Czekałam, tak, żeby cię o to zapytać. Ale co? Właśnie o mapę marzeń. Bo chciałam zapytać, czy nie będzie nadużyciem z mojej strony, kiedy zapytam cię o coś, o czym rozmawiałyśmy i jest to rzecz osobista, czyli mapa marzeń. Dokładnie o to miałam, taki miałam plan, ale nie ubiegłaś. No to możesz mnie pytać, ja ci, jakby wam powiem też mniej więcej o co chodziło. Pod koniec grudnia, to było chyba 3 lata temu, zrobiłam pierwszą taką mapę marzeń razem z moim mężem. Namalowaliśmy sobie, wiecie, robiliśmy to totalnie intuicyjnie, trochę dla zabawy, trochę jak gdzieś, a może to nawet było więcej niż 3 lata temu, teraz tak sobie myślę, no ale jakiś tam dłuższy czas temu. No i rozrysowaliśmy sobie takie nasze dwie chmurki. Każdy sobie wypisał, on w ogóle wypisał dwie rzeczy tylko w tej swojej chmurce. Samochód i iPhone'a. Nie, już nie będę zdradzać, co on tam napisał, ale pamiętam, że on po prostu dwie rzeczy wypisał. Ja tam oczywiście, wiecie, zamalowałam tą mapę jakimiś rzeczami dla mnie ważnymi. I mieliśmy też taką swoją chmurkę zawodową, prywatną, też taką naszą razem, małżeńską chmurkę. Ale myślę sobie, że cieszę się, że sobie to napisałam, bo to, że to zrealizowałam, to super, ale ja też dzięki temu, że sobie to zapisałam, po tym czasie miałam takie poczucie skuteczności nie? Że kurczę, zrobiłam to, nie? Gdzie to nie były takie, wiesz, rzeczy pod tytułem kupić tam jakąś rzecz, nie? To było coś wprowadzić, kogoś zatrudnić, coś wymyślić konkretnego, wykonać jakąś konkretną pracę i faktycznie to zrobiłam. Ja tak trochę nie wierzę w tą projekcję marzeń, dlatego że wychodzę z takiego założenia, że jest tak wiele czynników, które wpływają i niewiadomych, że jakoś tak u mnie się dziwnie zdarza, że jeżeli zaplanuję sobie 99% scenariuszy, to zdarzy się ten jeden, którego nie przewidziałam. I dlatego wolę po prostu nie planować i cieszyć się tak naprawdę każdym krokiem. Zresztą cały ten rok poprzedni trochę był przykładem takiej sytuacji i paradoksalnie powiem wam, że on
u mnie wywołał dużo większy spokój, w ogóle taki spokój osobisty dla mnie, dlatego że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że pomimo wszystkich planów, jakie gdzieś tam by się poczyniło, pomimo strachów przed tym, czy wytrzymam na rynku, nie wytrzymam i tak dalej, to mam takie teraz wewnętrzne przekonanie, że nawet gdybym nie wiem, jak się starała, to i tak nagle może przyjść sytuacja zewnętrzna, która, na którą absolutnie nie mam wpływu i to paradoksalnie spowodowało, że ja jestem spokojniejsza, bo ja sobie nie wizualizuję tych zagrożeń, no bo właściwie po co? No zagrożeń, ale powiedz mi w takim razie, od razu mi przyszło pytanie do głowy, to uważasz, że lepiej jest marzyć, mieć te plany, mieć te jakieś wizje, czy tego nie mieć? Ja myślę, że trzeba po prostu działać. Jeżeli się czegoś chce bardzo, to absolutnie nie należy tego odkładać. I jakby te w kontekście planów noworocznych, że my sobie postanawiamy, że nagle od 1 stycznia danego roku, to nagle nasze życie jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się zmieni, to jakby na mnie nie działa, dlatego że ja działam tu i teraz. I jakby ta energia, która się wytwarza w momencie, kiedy ten pomysł powstaje, to jest taka energia, którą ja mogę spożytkować od razu i wtedy ona jest efektywna. Natomiast jeżeli czekam, to tak naprawdę trochę i ten zapał słabnie i to wszystko takie zaczyna być bardziej monotonne i mi się wydaje, że a do tego, do pewnych pomysłów po prostu jest potrzebna energia, to znaczy jest, mam, działam, szczególnie do tych pomysłów takich długofalowych, moim zdaniem. No to powiem Ci Wam bardzo podobne zdanie na ten temat, przy czym dla mnie na przykład planowanie, przy czym co ty rozumiesz przez słowo planowanie, nie? Bo dla mnie na przykład planowanie to jest po prostu pisanie kroków i realizowanie tych kroków, które są nam niezbędne do zrealizowania. No dlaczego się śmieję? Dlatego, że ja bardzo często słyszę od różnych ludzi, którzy ze mną pracują, że u mnie to jest permanentne zarządzanie kryzysowe. I ono jakby wynika również z tego, że z gruntu odrzucam planowanie. I to zarządzanie przez kryzys jest dość uciążliwe, szczególnie dla osób, które ze mną pracują. Bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do planowania, takiego, że jest o godzinie 9 zaczynam, o godzinie 12:15 kończę, w międzyczasie mam jeszcze jakieś spotkania i tak dalej, to w momencie, kiedy ten schemat coś zaburza, to są osoby, które absolutnie nie potrafią zrobić nic. Natomiast w momencie, kiedy ty tym kryzysem zarządzasz ciągle, to właściwie nic nie jest w stanie cię zaskoczyć. Tylko tak synapsy w mózgu pracują w momencie, kiedy ty musisz zadziałać, że właściwie jeszcze jesteś w stanie wyjść z każdej opresji. Ale ja uważam, że to siebie w ogóle nie wyklucza, że my możemy i jednocześnie zarządzać kryzysem, i jednocześnie możemy uczyć się tego planowania po to, żeby jednak odciążać siebie z tych kryzysów, bo one zawsze będą, nie? Wiesz, jakby kryzysy są wpisane i w rozwój, i w ogóle teraz to w ogóle jest permanentny kryzys, ale tak przynajmniej gdzieś też tego uczę, że to planowanie, nie? Czyli to tak jakby robienie tego, co jest ważne dla nas, ale nie tu i teraz, po to, żeby nie mieć cały czas tego takiego obciążenia, że coś muszę teraz zrobić, muszę teraz zrobić, muszę teraz zrobić. Ono pozwala nam lepiej podejmować decyzje i znajdować sobie czas na to, żeby je lepiej jakby zrealizować. Ja w tym roku miałam bardzo fajny kontakt z dziewczyną, z silną babką, z Alicją. I ona próbowała mi jakoś poukładać właśnie procedury w firmie. I między innymi była taka praca na temat tego, jak to ogarnąć, żeby to funkcjonowało w taki sposób poukładany. I w pewnym momencie, tak rozmawiając ze mną drugą czy trzecią godzinę, pozdrawiam zresztą Alicję, to ona mi powiedziała tak, wiesz co? Ty to się w ogóle powinnaś zastanowić nad tym, czy ty przypadkiem tego chaosu nie lubisz. Bo ja mam takie wrażenie, że chyba tak jest. No, więc jakby dorzuc do końca naszego odcinku. Ja nie robię żadnych postanowień. Odcinka. Ja też nie robię postanowień, ale ja lubię marzyć, lubię budować swoje wizje i niektóre z nich też realizować, jak mi bardzo siedzą. I nie ukrywam, że w tym miesiącu, w grudniu, już wielokrotnie marzyłam o tym, jak chciałabym, żeby wyglądał przyszły rok. Więc ja sobie taką mapę marzeń na przyszły rok zamiast postanowień noworocznych sklecę. A ja lubię spełniać marzenia tu i teraz. W związku z tym, jakkolwiek ten przyszły rok się nie ułoży, to będzie oznaczało, że taki właśnie miał być. No i teraz zróbmy mały ranking. Kto jest w teamie Izy, a kto jest w moim teamie?
Dajcie znać, czy będziecie robić jakąś mapę marzeń, albo czy zabierzecie się za realizowanie waszych marzeń tu i teraz. Koniecznie musicie nam dać znać. Do zobaczenia. Do zobaczenia.